Kameruje się. Lucy Zapał, studio przedmeczowe. Kłaniam się po długiej półrocznej przerwie bez jednego dnia. Lucy Zapał, studio przedmeczowe. Długa przerwa, ale jest, wracamy. Są kolejne skróty. Pierwsza sobota wiosny 2024 roku, choć pogoda za oknem mało wiosenna, zbiera się na deszcz, dlatego dziś wybrałem mecz taki, gdzie będę miał kawałek dachu nad głową, a dach nad głową, trybuny zadaszone, jak wiemy, są dobrem luksusowym i o ich budowę głośno domaga się chociażby znany lokalny warszawski około warszawski ekspert od piłki niskoligowej Marcin z Żoliborza. Jeśli zostanie kiedyś prezesem PZPN-u, to jego pierwszą decyzją będzie nakaz budowy krytych trybun na wszelkich możliwych stadionach. A będę za chwilę na meczu płockiej klasy B. Będzie to mecz Orkan Sochaczew ULKS Ciłkowo. Mecz 15 kolejki. I to jest spotkanie ostatniego zespołu w tabeli z liderem. Orkan w tym sezonie na 14 meczów, jedna wygrana, 13 porażek. Huragan Bodzanów zajmuje miejsce pierwsze z przewagą 6 punktów nad peletonem, którego goni, w postaci zespołów Mazowia Słubice, Huragan Bodzanów oraz Wisła Główina Sobowo. Do tej pory rozegrano w tym sezonie 2 mecze pomiędzy tymi zespołami, bo płocka B-klasa liczy 8 zespołów, a zatem każdy z każdym gra 4 razy w tym sezonie. I jak do tej pory na inaugurację sezonu ULKS Ciłkowo wygrał z Orkanem 7-0. Później w drugim meczu w 8 kolejce w Sochaczewie, tu gdzie teraz jestem, było 3-5, też wygrał ULKS. Także liczę dzisiaj również na dobry mecz, na grad bramek, a Was zapraszam do obejrzenia skrótu. Wielki świat. Gol dla gości, ale pozycja spalona, bramka nieuznana. Rzut rożny dla ULKS-u. Jeszcze strzał z dystansu, potężny, ale bardzo niecelny. Rzut rożny dla Orkana. Ach, pierwszy celny strzał gospodarzy. Oj! I faul bramkarza. Ale przecież tu wcześniej był potężny spalony. Tu był wcześniej potężny spalony, wyszedł bramkarz ULKS-u Ciłkowo, który sfaulował piłkarza, ale no wcześniej powinien być jednak odpisany offside. Dość kuriozalna sytuacja. I ewidentny błąd sędziego liniowego, który pozycji spalonej nie dostrzegł. No i po krótkiej przerwie mamy rzut wolny dla Orkana Sochaczew. Do bramki ULKS-u Ciłkowo wszedł, bardzo możliwe, że trener lub prezes. No i gospodarze grają w przewadze od mniej więcej 23-24 minuty. Za moment będą wykonywali stały fragment gry. Uwaga, gwizdek i... Nie, nic z tego. Uwaga, Ciłkowo! Nie ma! I szansa! Nie ma gola! Teraz bramka, 1-0, ULKS Ciłkowo. Trochę ponad pół godziny gry za nami. I mamy w końcu otwarcie wyniku. Lider płockiej B-klasy obejmuje prowadzenie. Mimo gry w osłabieniu. Nic się nie stało! Nic się nie stało!
Uderzenie z daleka obok. Uderzenie Orkana z daleka. Rusza Orkan, uwaga, czy to będzie 1-1? Oj nie! Co tam się wydarzyło? Pośliznął się piłkarz gospodarzy. Uwaga, cały czas gospodarze w natarciu. Nie koniec akcji. 1-1! Orkan Sochacze wreszcie wcisnął piłkę do bramki, chociaż przez moment wydawało mi się, że z tej akcji nic już nie będzie. Dziubnięcie piłki w samej końcówce akcji. I ta wtoczyła się do siatki. No jak wyliczył dawno temu tygodnik kibica, najwięcej bramek w polskich niższych ligach pada w pierwszym kwadransie drugiej połowy. No i gramy 12 minut w drugiej połowie i te wyliczenia jak najbardziej się sprawdzają. Orkan Sochacze, WLKS Krakowo, 1-1. No i okazja, gol! ULKS Ciłkowo! Jakieś 5 minut po bramce dla Orkana Sochacze. Goście ponownie wychodzą na prowadzenie. Uwaga, Orkan, słupek! Uwaga, nie było spalonego, może być 3, nie ma 3. Jak się skończy ta akcja z gospodarzy, broni bramkarz, łapie jeszcze piłkę. Niespełna 10 minut do końca meczu życzony dla gości z Ciłkowa. Sprytny strzał i gol! Ale ładnie! Dośrodkowanie z rzutu rożnego raczej na bliższy słupek. No i strzał albo to było piętą, albo zewnętrzną częścią stopy. Uderzenie piłkarza ULKS-u Ciłkowo. No i to może być gol, który przypieczętowuje dzisiejsze zwycięstwo lidera B-klasy. I nie tak! 2-3! Ładny lob zza pola karnego! Próbował wybijać defensor ULKS-u, bo bramkarz wyszedł daleko, ale to mu się nie udało i w samej końcówce 3 minuty doliczone, a zatem w 90 minucie pada ten gol. Orkan Sochaczew jeszcze raz łapie kontakt. Możliwe, że to ostatnia akcja meczu. Rzut wolny. Nie ma bramki. Koniec. To doprowadzenie do remisu się nie uda. Orkan Sochaczew, ULKS Ciłkowo 2-3 w meczu outsidera płockiej B-klasy z liderem. Dla ULKS-u wygrana, tym bardziej cenna, że odniesiona, że wywalczona w meczu, gdzie większość czasu grali w dziesiątkę. Orkan Sochaczew, który do tej pory w tym sezonie zgromadził 3 punkty, walczył bardzo dzielnie, ale niestety zabrakło jeszcze czasu, żeby postarać się o bramkę wyrównującą.